z małego portu rybackiego opodal Akureyri wypływamy z nadzieją, że uda nam się obejrzeć wieloryby. Przez długi czas ani śladu wieloryba. W końcu coś pojawia się na horyzoncie. I w końcu sukces. To długopłetwiec, który według oceny naszego szypra ma 13-14 metrów długości. Długopłetwce osiągają wagę do 45 ton. Żywią się krylem i małymi rybami. Podczas wydechu wyrzucają fontannę pary wodnej na wysokość do 3 metrów. Płetwa ogonowa, widoczna w czasie nurkowania, jest czarna z wierzchu i biała od spodu. Ma rozpiętość 2 do 3 metrów. Długopłetwce należą do fiszbinowców. Takie fiszbiny prezentuje nasz szyper. Mogą one mieć do metra długości. Po udanym polowaniu na wieloryby kolejna atrakcja – łowienie łupaczy.